Kamila, dziś możemy rozmawiać z uśmiechem. 3-0, czyli plan wykonany. Nie był to do końca jednak taki łatwy mecz. Tak, to prawda, że żaden mecz nie będzie dla nas łatwy. W tym sezonie naprawdę musimy walczyć ze swoimi słabościami, ale fajnie, że od samego początku byliśmy skupione na swojej pracy, na swoich założeniach i nie dałyśmy zespołowi się, naszemu przeciwnikowi rozegrać i doprowadziłyśmy to spotkanie do wyniku 3-0. Teraz przed nami spory maraton meczowy, dużo meczów, mało odpoczynku, mało treningu. To dla Was lepiej być cały czas w rytmie meczowym? Myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia, ale wiadomo, że im więcej trenujemy, im więcej grania, tym na pewno będzie to czuć gdzieś tam w nogach, no ale miejmy nadzieję, że gdzieś tam będzie czas też na regenerację, na to, żeby złapać oddech. Na pewno jutro nie będziemy trenować, bo mamy podróż przed sobą, no ale prawda jest taka, że już w piątek wchodzimy w kolejny tryb przygotowań do kolejnego spotkania. Ale mamy gdzieś tam z tyłu głowy, że być może się uda nasze dwa dni gdzieś wygospodarować na odpoczynek. Bojana, today you lost, but it was a good fight on the court. How do you comment the match? Yeah, how we started, it was good all game. We played much better than last game against Valero. We had long points and we had good points on this match. Congratulations to team Lodge. They played really good, but we was not on our maximum. But I'm happy because we will learn something from this match and we can better. I think you can remember some players of LKS because you've played against them when you played in Chemik. Yeah, I played 2 years ago in Chemik. Of course, I remember like Roberta, Libero, outside hitters. We know each other. Okay, and how do you remember Poland? Everything is nice. I enjoy to be there and with Chemik and you know, to play games there. And for the last question, what's your goals for this Champions League? For this Champions League, first to give maximum and to play game by game better and better. That is the first goals for us.